Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek trzeciej ery. W ostatnim odcinku udało nam się... czy zrobiliśmy coś niesamowitego w ostatnim odcinku? A raczej nie, ale udało nam się troszeczkę przesunąć naszą granicę i teraz będziemy kontynuować dzieło zniszczenia frakcji Mordoru. Powoli wchodzimy do etnicznych, startowych, jak tak zwał ziemi Mordoru od tyłu, jednakowoż od przodu również nie poprzestajemy z agresją. Nasz plan to koniec końców dostać się do Mordoru i wrzucić tam pierścień. Niestety... pomimo tego, że pierwsza część planu, jak widać, częściowo, bo od tyłu, a nie od przodu, ale jednak się udaje już jest w trakcie wykonywania, tak druga część jest problemem, dlatego musimy jak najwięcej ziemi Mordoru zająć, wtedy może jakoś ten pierścień znajdziemy. Póki co event nas nie poinformował, gdzie on jest, więc ja nie wiem, jak ten pierścień znaleźć. Czy będą znowu takie eventy, jak były wcześniej, że pierścień się pojawi losowo i trzeba będzie go zabrać, czy jak? Nie mam pojęcia. Będziemy szukać możliwości zniszczenia frakcji Mordoru, albo po prostu, jeżeli nie znajdziemy pierścienia, to... nie wiem, jeżeli powiedzmy coś się zbuguje, że przecież nie ma, czy jakoś tak, to naszym ostatnim celem będzie zajęcie Barad-dûr. Powiedzmy, że moment zajęcia Barad-dûr będzie momentem, w którym serię zakończymy. Chociaż wolałbym pierścień zniszczyć, ale... nie ma go nigdzie. Miejmy nadzieję, że po prostu jeszcze się event nie pojawił, bo tam parę turów się trzeba poczekać, czy coś. Kto wie, jest to bardzo prawdopodobne, bo tak właśnie wcześniej było, że ten event nie był od razu, nie był co dwie tury, trzy, tylko był co jakieś 15-20, więc może faktycznie musi minąć parę tych tur, żeby po śmierci Saurona, żeby pierścień znów się gdzieś pojawił. Jednakowoż, póki co, nasze wojska oblegają Dor Naurhag. Tutaj działo się kilka pomniejszych bitew w trakcie przewijania tury, ale tak wcześniej ich nie pokazywałem, bo to były bitwy rzędu... bo automatowe, rzędu tam, nie wiem, 500 orków na 1000 krasnoludów, gdzie orkowie charakteryzują się tym, że są tani i liczni, więc no, z armią krasnoludzką, która charakteryzuje się tym, że jest tak w miarę liczebność zbalansowana z kosztami, no to tak troszeczkę, no... nie mieli szans. Jeżeli jakieś elfy miały nie krasnoludów, to już w ogóle byłoby bez sensu, ale no... i tak krasnoludzkie wojska wystarczyły, jednak przewaga liczebna nad armią, która skupia się tylko na liczności, na liczebności, to niestety jest koniec tej armii właśnie skupiającej się na liczebności. Kolejne miasto, widzę, że tu jakaś obrona jest sensowniejsza, tu w ogóle armia, tu armia, ładnie. O, ty mój drugi szpiegu, podejdź do tego miasta i powiedz mi, jak tutaj sytuacja wygląda. Wygląda tak, że najpewniej Rohan nawet to zdobędzie, chyba że jakaś pełna armia gdzieś tu się kręci. Dol Guldur jest szpiegowane. A tutaj coś jest ciekawego? O! Leśne elfy odzyskały Rosgobel. Bardzo ładnie. To było kiedyś miasto elfów, potem Mordoru. Może kiedyś to było rebelianckie, bo potem było elfów, potem Mordoru. Potem ja to na jakiś czas odzyskałem i znowu, jak widzimy, wpadło w ręce elfów. No dobra, mi to nie przeszkadza. Nie mam nic przeciwko temu, żeby elfy też jakiś kawałek tortu uszczypnęły. Koniec końców robiły mi za bufor obronny bardzo długo, więc... niechaj sobie istnieją te elfiki. Akurat elfy leśne to są jedyne elfy, które lubię. Żadne inne elfy nie zasługują nawet na krztę szacunku. Jak wiecie, nawet w moim języku istnieje takie przysłowie jak być bezużytecznym jak elf. Przyszedł Harad. O kuryczaki pieczone. I widzę, że Harad chyba się już tutaj zaczyna sensownie bawić. Tego nie było w planach, że teraz się Harad dołączy do wojny. To może nam kapkę przeszkodzić. W planach było, że dojdziemy do Barad-dûr najwcześniej wtedy, a że dojdziemy chociaż do tego Morannonu i dopiero Harad się włączy. A Harad chyba, jak zniszczyłem run, to stwierdził, że ej, jesteśmy zagrożeni! Trzeba się ruszyć po 1000 tur. A, po 361 turach, no ale i tak. Spodziewałem się, że jak Harad był nieaktywny, to już, no to już będzie taki zawsze już wiecznie śpiący wulkan. A tu nagle się okazuje, że chyba się przelała czara goryczy. Chyba zniszczenie Mordoru już nie są w stanie zaakceptować. Zniszczenie orków, praktycznie wszystkich istniejących nacji, tam Gundabaty, Mgriści. No problem, zniszczenie runu, no problem, wysokie elfy, czas to obchodzi. A jak tyka Mordor, to jednak Harad, no, odpowiedział na wezwanie Mrocznego Pana. Nie powiedziałbym, że jest to kusząca oferta dla nas w tym momencie. Ze strony Haradu, że tam dołączy się do całej walki, no ale co poradzisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
Oczywiście zablokowałem przez jakiś fort, dlatego już przywykliśmy, że tutaj blokowanie się w tej modyfikacji o cokolwiek jest dość tendencyjne. Wy tu się połączcie pod dowództwem Freuda pokiereszowanego i dołączcie do wojsk kapitana. Dobra, relacje pogorszone z Rohanem. Och, tak się tym przejmuje. Rohan to ma 4 pełne armie, on tu się w ogóle nie liczy. Rohan to Rohan. Tutaj problemem jest właśnie to, że Harad dołączył się. Naprawdę nie chciałem, żeby tego aż tak prędko doszło. Miejmy nadzieję, że nie całe wojsko tutaj wysłał. No zawieszenia broni nie chcę z wami. Zawieszenie broni idełem już chciał z Karadem. Bo to ich się boję. Jak pamiętacie, Harad nigdy nie walczył, więc Harad nie jest zmęczony wojną. Harad ma gotowe, świeże, po prostu entuzjastyczne siły, więc jak on tutaj teraz wejdzie, to będzie źle. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Ta frakcja się przez 390 tur chyba w ogóle praktycznie nie ruszyła. Jakieś tam 2-3 armie na front wysłała ze swoich 20-30, a nagle zaczęli, że Sauron dostaje w piczkę i troszeczkę nagle mu się zaczęli, no, agresywnie zachowywać. Przynajmniej dowiedziałem się o tym przed 400 turą, przez odsłonięcie mapy. Naszym, jakby to powiedzieć, świętem. O, jakaj będzie świętem. Przecież szukałem innego słowa, naszą tradycją, o. Myślałem, że naszą tradycją dowiemy się o tym kryzysie, a to jednak, kurczę, dużo tego. Tego jest tu naprawdę dużo! Uf, mordę wszystkich tu chyba przysłali. Będę cierpiał. Przyszły! Przyszli! Nie! A jak zwykle zapomniałem zbudować maszynę oblężniczą. To boli. Obecność Haradu tutaj boli. Coś czuję, że to nie będzie tylko i wyłącznie mentalny ból. Szpieg, Tiafli, no wiem, relacje pogorszone, Harad. Harad, nie denerwuj się, przyjacielu! My jakoś się dogadamy. Dajcie mi chwilę, wojska porozsyłam, ale naprawdę, no. Spełniła się najgorsza możliwa rzecz. Harad się wkurzył. Ja mówiłem, ja się nie boję, Mordoru, ja się nie boję Runu, ja się boję Haradu. Znaczy, no Runy jeszcze tak się cykałem, bo Runy jednak nie jest takie, nie było takie słabe. Myślę, to był nasz najgroźniejszy przeciwnik w ogóle. Ale... Coś czuję, że pozycja tego najgroźniejszego przeciwnika właśnie została utracona. Nasza Runy nie istnieje. A raz jest w pełni sił. No ale cóż, miało być cięcie, jest cięcie. Porozsyłam wojsko i spotkamy się za sekundę. No dobra, wojsko już porozsyłane, a ja dalej nie wiem, co ja mam z tym wszystkim zrobić. Harad nie zaakceptuje zawieszenia broni. Mordor cały czas, no już nie jest groźny, ale dalej jest... istnieje. No ogólnie powiem wam, że nie jest kolorowo. To, co się aktualnie dzieje, jest dla nas bardzo, bardzo niekorzystne. Będzie jakoś czas zatrzymać tą machinę zniszczenia. Tak mi się wydaje, że będę chciał gdzieś w tym miejscu się bronić. Fajnie byłoby się bronić na tej granicy, o tutaj. Albo w ogóle tutaj zająć to miasto, o to, i tu się bronić, ale nie zdążymy. Pytanie, co teraz stanie się z Gondorem? Minas Tirith najpewniej zostanie zajęte. Przecież tego tu jest tak dużo, że to jest... No, to jest największa armia, która powstała w historii Śródziemia. Nawet moja armia, która ruszała na Run, nie była aż tak liczna. No, ale cóż, moja armia, która ruszała na Run, była armią zmęczoną po wojnie z elfami, była jeszcze niegotową. A tu mamy armię, która była budowana i wyczekiwała przez prawie 390 tury. Więc no... wyczekiwała od początku gry w sumie. Ej, co tu zrobić? Mroczne czasy nastały. Przybyło prawdziwe zło. Prawdziwy władca piekielny obudził się i stwierdził, że czas posprzątać te Śródziemie. Oj, zapomniałem przesunąć armię na tyłach Mordoru, to niedobrze. Ale w sumie, skoro Harad przyszedł lewą stroną, to może ja się mylę. Może ja się mylę. Ale tereny Haradu są rozległe. Więc może ja wjadę od prawej.
śmiać, jestem wtedy z Haradem, czy będzie się cofał wszystkimi wojskami. Byłoby to co najmniej komiczne. Byłoby to co najmniej komiczne, jakby się całymi wojskami wycofał, bo... No bo w sumie to miałoby jakiś sens, bo jakby stracił całe państwo, to bądź co bądź bez miast też Harad nie pociągnie. A jak będzie ciągnął co czas ofensywę, to koniec końców bez dosyłu nowych sił jego zapęd się skończy. Ja pierdzielę. Misja wygasła. W nosie to mam! Nowa misja! No dobra, w nosie to mam. Gdzie jest pierścień, mi lepiej powiedzcie. Raport rekrutacji. Boże jedyny! Akurat nawet się nie złoszę, że aż tego tyle jest, bo tyle mi się... To jest za mało nawet. Nawet to jest za mało, potrzeba dużo więcej, żeby powstrzymać tą maszynę, która tu przybyła. Jednakowo znowuż malutkie cięcie, ponieważ Siverek musi porozsyłać troszkę wojska. Naprawdę duże jest tego wojska do porozsyłania. Widzieliście tą listę? Do najkrótszych ona nie należy. No dobra, ludziska. Wojsko rozesłane i teraz trzeba zająć się, po pierwsze, zajęciem do tego miasteczka, do którego teraz większość naszych sił leci. O, nie przerywać oblężenia, tylko zoblegać. Właśnie. Automatyczna bitwa, bo tutaj no zbyt wiele się tego by nie broniło. Plundering oczywiście. I na razie okopiemy się chyba w tym miejscu, chociaż... Czy okopywanie się w tym miejscu to dobry pomysł? Tutaj kazałem się większości wojsku zbierać. Większości naszego wojska kazałem się zbierać, więc... Opuszczenie tego miejsca nie za bardzo wchodzi w grę, zwłaszcza że jest ono punktem naszym aktualnie patrzącym na tą część Śródziemia. Więc tak, ustawimy tutaj garnizon, a całą resztą... W sumie nie musimy ruszać całą resztą na kurwa szagach, ponieważ ci zajmą kurwa szagach, okej. Proszę tutaj zbudować wszystko co trzeba, wy im pomożecie. W takim razie ci ruszą na Dol Guldur. Tak, ustawimy tutaj pełny garnizon, a cała reszta niechaj rusza na Dol Guldur. Nowi jakby co się wycofają pod Southeast, gdyby tutaj jakoś szybko zaatakowali nasi koledzy z Haradu. Raport budowy, ogłoszenie frakcji. Okej. Tutaj ostatnio też zapomniałem tym się położyć, to mógł być kapkę błąd, by zawsze opóźnianie się troszeczkę. A tu bądź co bądź, tych sił trochę jest naszych. Kapitanie Borgu, wybacz mi, że pana tak... Przeszkadzam panu, ale przyszedłem z panem pogadać o Borgu. Nie o Bogu, tylko o Borgu. Taki kiepski słuchaj na początek naszej rozmowy. A teraz przestąd spadać. Stąd też. Jak mi smutno. Jak mi smutno, że mamy możliwość skakowania nocą. A teraz was wszystkich, jak już pozbyliśmy się niechcianego kolegi, was wszystkich proszę, zapraszam w sumie do zabawy w obleganie. No, ty tutaj widzę nie za bardzo masz skąd oblegać, ale ty też oblegaj. Porozsyłamy jakoś oddziały, jakoś się pomieścimy tu wszyscy przy tym murze. Jest miejsce, don't worry, be happy. Proszę bardzo, jeszcze 5 oddziałów się zmieści, a proszę cię bardzo. I jeszcze jeden oddział się zmieści. Jak się popieści, to się zmieści, proszę bardzo. Jeszcze tutaj ty dojdziesz, tutaj temu pewnie czegoś brakuje, albo i nie. I tu sobie czegoś tam brakuje, jednego oddziału. Dobra, tu jeszcze pewnie jakieś miejsce jest. Wszyscy się zmieścimy przy tym jednym wspólnym, skromnym oblężeniu. Kolejki skradzione. Zamek gotowy do ulepszeń, Miraeron. Jak przyjemnie. Zacząłem budować, nagle wszędzie populacja zaczęła rosnąć. Krasnoludy, krasnoludy, krasnoludy i haha, radzę z wojskiem. No i to widzę, w ogóle jest niebronione. Szkarat tu ma jakieś wojsko w ogóle? Tak mi się wydaje, że on wszystkim pobiegł na lewo. W ogóle czemu mój dyplomata chodzi z toporem? Tego najbardziej nie rozumiem. Widzę, że dyplomacja miecza i topora jest najebana dosłownie w tej grze. Czemu leśne elfy stoją przy Ereborze? Też mi się też również nie podoba. Pomogłem was nie, wam nie raz leśne elfy. Byłbym naprawdę niezadowolony, gdybyście nagle stwierdziły, że chcecie mnie zdradzić. Rohan tam mnie nienawidzi z jakiegoś powodu, bo tak mu się podoba, bo tego stwierdził, że mnie nienawidził. Nie ma problemu, Rohan. W sumie zajęliśmy trochę nowych włości. Czyli w sumie trochę, no jedno na ten moment. I więc przydałoby się tam zbudować, po pierwsze naprawić wszystko, po drugie zmniejszyć podatki, a po drugie pobudować budynki, no bo... trzeba dbać o to, co się zajmuje, prawda? My nie jesteśmy jakimiś barbarzyńcami. Co da po czasie, bo nie mieliśmy wcześniej pieniędzy, bo nasze imperium musiało się rozrastać. Ale jednak dbamy o ziemię, które zajmiemy. Proszę bardzo, patrzcie. Wszystko ponaprawiam, pobuduję. Taki ze mnie dobry człowiek. Tutaj to samo, wszystko pobudujemy. My jesteśmy dobrymi ludźmi. Wszędzie, gdzie się da. 6000 kasy, co to jest za chore miasto.
6000. Pomyślcie, że to już wiem, czemu Ruńczycy tacy bogaci byli. Jak te kilku mieście, z uwagi na to, że ja jestem zapięty pod ten handel. Ale w sumie, jak ja byłem z sprawami handlowymi, to oni to wszystko mi tak bogate. Ja pierdzie, to jest 10 tysięcy, 13, 14, 20. To jest. Powiedzmy, że jakby tak zaokrąglić jakieś. To jest zakończenie kultura, trochę zepsuta i tak dalej. To jest 30 tysięcy kasy. Te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 włości jest równowarte w, nie wiem, 20 tutaj? Tak średnio, bo są mniej większe i mniejsze. Nie, te są po 3000, te są po 300, więc tak, no 20 włości w tych rejonach, to jest chore. Dwa razy mniej prowincji jest warte te, co tam dwa razy więcej. No, logiczne. Nieważne, jednakoż, chyba teraz przebiegniemy turę, ponieważ w tej turze już za wiele nie zrobimy, mam takie wrażenie. To już Mordor nie ma żadnych prowincji. Ale tutaj Harad chce mieć prowincję. Tak, już Harad powinien już wcześniej pomagać Mordorowi z Gondorem, ale... Na nasze szczęście tego nie robił, na szczęście Gondoru głównie. Ale najwidoczniej, jak powiedziałem wcześniej, czara się przelała. W ogóle też już na mordorską kulturę się zmieniło. A to chyba no bazowo było orchańskie, mam takie wrażenie, że to kiedyś, z dawnych czasów też było orchańskie. Ale jednak, aktualnie to jest ukradzione Mordorowi. Bo Mordor sobie prawa do ziem po prostu kiedyś tam wziął. Kiedyś Mordor był potęgą. Aktualnie jest tylko jest takim szczurem na smyczy Haradu. Bo co Mordor może bez Haradu w tym momencie? Harad się właśnie wkurzył, bo to jest takie, nie, jakbyś miał jakieś małe zwierzątko, takie, nie, jakieś waleczne strasznie, to póki no bo waleczne by sobie to, nie wiem, szczekało, miałczało, czy coś tam drapało, to okej, nie? Ale no, jak ktoś wam takie zwierzątko uderzył, jakieś kurcze draj, mamy pogryz jakiś pies waszego pieska, to już kurde no... Nie ma lekko. Masz dowodzenie w nocy, niech zgadnę. Aha! Wiecie co, ja bym to osobiście rozegrał, ale jestem świadom pewnego buga, dlatego tego osobiście nie rozegram. Wiem, że wy nie byście chcieli, żebym to rozegrał, ale... Jest taki błąd, że jeżeli my oblegamy... No zobaczyłem to już wcześniej, jeżeli my oblegamy miasto i nas zaatakują, na przykład sobie parokrotnie, i my będziemy walczyć na otwartym polu, i SI będzie po naszej stronie jako wsparcie, to te SI będzie wchodziło do mur w taki sposób, że po prostu będziecie chcieli tą grę uinstalować, więc... Kurde, ja kliknęłem! Co ja kliknęłem, Boże. Zagadałem się i kliknąłem koniec końców, do czego miałem nie kliknąć. Ale chodziło mi więcej o to, że po prostu SI te takie głupoty totalne robi. Nie umieją wejść do zamku, kiedy oblegają, a kiedy w teorii oni atakują, a w teorii nas atakują. Czyli jak wrogowie atakują zza murów. Chyba, że to jakieś łatwe mury będą, to co innego. O, te łatwe mury. Nie mam mowy, żebym to rozgrywał. Nie ma mowy po prostu. Po prostu ja wiem, jak to się skończyło. Wybaczcie, ja tego nie rozegram, bo jestem świadom, że to ta bitwa... Tym, co ja dowodzę, nie wystarczy, że pokonać 4000 orków, a wiem, co będzie robić sztuczna inteligencja, kiedy ona przejmie główne dowodzenie. Ta bitwa będzie trwała zbitą godzinę i pewnie powa mojego wsparcia w jakiś głupi sposób zdechnie. Z kilku tysięcy kasą. Po prostu ta sztuczna inteligencja jest tak głupia, ona jest tak głupia, może teraz tą grę, jest tak głupia, że ustawa tego nie przewidywała. Po prostu wszystkie ustawy świata, które się połączyły, nie przewidziały tego. Można być aż tak głupim, jak ta sztuczna inteligencja. No mam taki przykład. Jak oblegałem tutaj miasto elfickie, na ten moment pokazywałem tę bitwę, to moje wsparcie, miałem tam chyba 1000 wojska, kontra tam 2000 elfów, miałem wsparcia 4000. Na logikę moje główne wojsko nie miało szans, wsparcie, ze wsparciem bez problemu. Ale, kiedy moje główne wojsko przestało się bić, bo tam ta bitwa wykaszowała, więc to nie było problemu, koniec końców, z tym badałem automatyki, tak, ale, kiedy... Aha, i tak remis, czaje. Kiedy moje wsparcie po prostu przestało się tłuc, znaczy, kiedy ja przestałem tłuc, moje wsparcie zaczęło się tłuc, doszło do tego, że moje wsparcie wchodziło za mury, nie bramą, nie, drabiną. A elf ustawił się na środku tej drabiny i wytłukły mi chyba z 1500 wojowników dwoma oddziałami, bo jeszcze kurwa wchodzili po jednej sztuce, co jedną drabiną z czterech, 1000 jednostek chciało wejść, 2000, bo tam stały wszystkie praktycznie oddziały jednego wsparcia. A drugie wsparcie się krężyło od lewej do prawej, od lewej do prawej, od lewej do prawej. Ja tylko myślę... Koniec końców po jakiejś... W sumie ta bitwa skaszowała i to z tego było. Cel wzgórza drzewców. Najwyższy czas to będzie co poszerzyć granicę. A czemu mam wzgórza drzewców zajmować? Sam to mieścinę oddałem. Czemu ją teraz zająć? Nie wiem, może Mordor znowu ją ma?
Poważnie? Oddaliście to rebeliantom? Jak beznadziejnym trzeba być! Znaczy jeszcze dałem parę właśnie rebeliantom, ale zazwyczaj to było przez to, że musiałem wojska gdzie indziej mieć, a tutaj to nie wiem, co to ma być. U, dowódca. Muzeluk. A tak nocą, czym się opłaca? No mamy większe wsparcie od wroga, więc na logikę się nie opłaca. Proszę bardzo, ta bitwa akurat była bezsensowna, bo to jest 1300 orków. I to 1300 orków to nie jest dużo, bo ich w oddziale jest 250. Jakby to było 1300 elfów, to kurde pieczone. Dwie armie trzeba by było chyba na to przynieść. Ale to są orkowie. No bo to były jakieś nieelitarne oddziały elfów, a nieelitarne oddziały elfów aż takie OP nie są. Jednakowoż w tej fazie gry elfy raczej mają praktycznie same elitarne oddziały. Bo komputer, jak widziałem, jednak priorytetuje robienie elitarnych oddziałów ponad normalne. No i w sumie dobrze, bo te elitarne oddziały, no cóż. Jedna armia rozwali moje dwie. A jakby z Mordorem się tłukli, na pewno by cztery rozwalili jedną armią. Bicie się elfami z Mordorem to jest czysta pojęcie zapewne. Jakby jakiś tam w Divine and Conquer czy w Tear Dage'u właśnie w Mosie grał na elfy, czy grał elfami na Mordor, to się by śmiało po prostu. Zapewne będzie czysta poezja. No chyba, że akurat w tamtej modyfikacji, czyli wersji tej modyfikacji, którą będę grał, bo nie wiem, Mordor będzie masowo trolle robił. Wtedy aż tak kolorowo nie będzie jak tutaj. Ale jednak. Nawet z tym. Ten gość się nazywał Nazgul? Nie, bo był Nagul. Nagluk w ogóle, Nagluk. Dobra, wasz cel to teraz Dol Guldur, panowie, jak już oczyściliście sprawę. O, ty możesz trochę wojska tutaj zostawić jeszcze. Całą resztę zabierasz i wszyscy idziecie na Dol Guldur jak jedna rodzina. Ta ziemia kiedyś była moja. Był w niej kiedyś Gimli. Nasz jeden z najlepszych dowódców wojny, najlepszy dowódca, jeśli chodzi o zwycięstwa w całej historii. Który zginął zabity przez jakiegoś tandetnego zabójcę. Było takie smutne. Wielki wojownik zabity przez jakiegoś głupiego zabójcę. Ja ten zginął honorowo w walce jak ten. Jak on tam się nazywał? Balin, właśnie, Balin. Kurczaki pieczone zginął. W tak smutny sposób. Naprawdę, no. Smutno mi z uwagi na Gimliego, naprawdę. Gimli zginął smutną śmiercią. Dobra, panowie. Jak to mawia klasyk, dokończcie dzieła. Dobra, zostawmy tu jakieś wojska. Więcej trzeba? Proszę bardzo. O, i teraz tak, pomyślmy, czy chcemy iść na Harad. Chcemy iść na Harad. To w takim razie, jak to możemy zrobić? No, nie możemy pójść i tu, bo nie mamy takich sił. Musimy wybrać. Przeznaczmy może jeden oddział, was, na scouting. Co tu się w ogóle dzieje? Jest tu jakaś armia Mordoru. Tyle co wiemy. Nawet nie wiem, jak tutaj miasto dokładnie rozmieszczone. Mogę zgadywać co najwyżej. Wiecie co? Patrząc na to, jakim zagrożeniem jest Mordor, a jakim zagrożeniem jest Harad w tym momencie, to ja widzę jedną słuszną ścieżkę, którą trzeba obrać. Nie mam zamiaru podbijać Haradu, ale trochę im zabiorę, że po prostu Mordor... Że po prostu może tu przyszli, chociaż odrobiną wojska, żeby zaprzestali ataku na Gondor i na mnie w tej okolicy, bo to, co tutaj aktualnie widzę, to jest czysta poezja. Tego, ile tu jest tego, to jest po prostu porąbane. Pytanie tylko dalej, gdzie jest pierścień? Halo, pierścieniu, gdzie jesteś? Niestety nie wiemy tego, ale ludziska. Wiemy za to, że to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, pamiętajcie o łapeczce w górę. Jak się nie podobało, pamiętajcie o łapeczce w dół. Do następnego razu. I cześć!